Hej, witam was bardzo serdecznie. W tym odcinku zobaczymy sobie, jak widzicie, przygotowaną już na tą bitwę arterię, czyli obiekt 261. Już bitwa z niego była pokazywana na moim kanale. Ja tą arterię miałem jako pierwszą, jeżeli chodzi o ósemki. No i tak naprawdę jest to jedna z dwóch ósemek na razie arteryjskich w moim garażu, tylko mam baczatę jeszcze. No i tutaj sobie zobaczymy jego działo, sterwa. Oczywiście penetracji na HEK, który ma 1700 średnich obrażeń, 360 penetracji na APK i celność i czas celowania naprawdę przyzwoite wraz z niezłą szybkostrzelnością. Do bitwy sobie już wejdziemy, aby to wszystko przyspieszyć i miejmy nadzieję, że los będzie dla nas łaskawy. Cholera, nie jest dobrze, bezdroża, to nie jest mapa, którą lubię grając arterią. Oczywiście dźwięki są ustawione cholernie głośno. Jest to sprawa oczywiście nikogo innego jak mojego taty, który tutaj biesiadował. No i tutaj trzeba to powyłączać w cholerę. No i jest dobrze już jest dobrze. Oczywiście trzeba przemyśleć to wszystko. Jest mnóstwo dziesiątek. Do tego jeszcze szybkie czołgi, więc tutaj. No, tutaj oczywiście koleś łankuje w fabryce 211. No ja to zaraz napiszę. What the hell? White Park, co to ma być? No, to nie jest akurat może Himmel, ale czy to nie jest Himmel? Ja grałem ostatnio Himmlem i chciałem nakręcić coś z tej arterii, no to jednak nie było sensu nawet pokazania tego czegoś, co to było, to nawet nie mówię, bo to był jakiś krap totalny. No ale teraz może będzie lepiej. No, idziemy sobie szczęśliwie na razie tędy. Okej, jest. Jest Conqueror, jest T5-2, no zaraz będzie spocik na mnie, no zaraz się zaświecę. No już pewnie się świecę. Już leci pestkę pewnie odarty, no już jest one shot. Ta, nie ma lipy, ja uciekam, tutaj nie ma. Nie stoję jak Paziu. Stoję troszeczkę bardziej jak Paziu. I hard to jest zaświecona, ale oczywiście jest multi, który sobie jeździ po mapie jak randomek totalny, wysołek. Znalazłem GW typa, tak? On był gdzieś tutaj. Za cholerę nie mam pojęcia, czy dalej tam stoi. Mam nadzieję, że tak, jeżeli się ruszy, no to będzie fail. Hit. Też mam APK zadbanego. Kurna, ja walę, co ja zrobiłem APK? Przeżył APK, no to za zero. Kurna, no jaki fail. Jakbym miał teraz hack, to bym pewnie go zdjął. No nie, z APK na pewno bym go zdjął, bo to nie ma szansy, wiecie jak to jest. APK musi zdjąć te hity, no ale tutaj jakiś fail kompletny, kurde. Sfailowałem z tym APK-iem zadbanym, ale wiedziałem, że tak właśnie, zastanawiałem się. Po co ja tam właśnie mam apeki zadawane na samym początku, jak hajki się używa na początek, trzeba zobaczyć jaka mapa i w ogóle początek się gra na hajkach, ewentualnie potem na apeki się zmienia, jak jest już pewny strzał. Jak Tiger, poza zasięgiem, te czołgi, czy są w zasięgu? Oczywiście poza zasięgiem, no bo jakby inaczej. Co jest w zasięgu? Nic, kompletnie kurna nic. T541 na taraku stoi i jest przestrzał. Cholera, jakby się nie ruszył, to może bym go trafił. Teraz by się up. Nie. Jest dobrze, damage. Jest już damage, jest git. Już nie powiecie, że nic nie zrobiłem w tej bitwie. No ale do 2000, do bariery magicznej 2000 obrażeń, jeszcze mi daleko. Więc jeszcze tutaj fajnie byłoby sobie postrzelać parę razy. Taką mam przynajmniej nadzieję, że mi się uda to zrobić. IS-8 jest w moim celowniczku. Sobie tutaj jedzie koleś. Kurna, nie jedź tak, lol, stój! Camp bardziej, nie jedź, koleś. Jest te 110 jeszcze, ale tutaj też, kurna. Za dużo oni za bardzo jeżdżą, wiecie, to jest kurna problem. Oni muszą troszeczkę grać defensywnie jednak, bo jak tak latają po mapie, to ciężko tutaj coś trafić. Za cholerę nie idzie. Na tej mapie tutaj Bizo nawet nie wszędzie strzela, także. Tutaj nie jest. To nie lada wyjdzie tutaj strzelać artą. Znalazłem parę czołgów, w tym arterię. Już. Zaraz sobie ją zdejmą. Nie wiem, czy strzelać, czy nie. Lepiej nie, bo jeszcze swojego zdejmę, kurna. Lepiej nie ryzykować. Tam był Lorraine, kurna. Jakby Lorraine. Cholera, padł, dał się zabić? Nie wierzę, no. Kurna, wiedziałem, może strzelić, tak, ale nie, no. Zastanowiłem się i stwierdziłem, no przecież z czego zdejemy niechcący, kurna, lol. Jak teraz ustrzelić szybko na ślepo? Dobra, teraz może tak strzel, dobra, może poleci, leci. A cholera, jasna dupa.
Tu poblada, nie ma kila na arcie, no i fail kompletny. Nie spodziewałem się, że sfailuje ten koleś w zecie, dać się zabić obiektowi, przecież to jest taki wolny czołg. Jak można dać się zabić jemu, nie wiem, no ale i z 8 tam się świeci, kurna. Ta pozycja jednak ma troszeczkę swoich minusów, tak? Tutaj te niektóre pozycje są troszeczkę upierdliwe. Ten IS-8 dostanie chyba w dupę. Nie wierzę, no jak mogłem w takiej sytuacji. Kurna, jeszcze teraz na fałkę zdejmie, no albo trafi go. A, to jest fejlował. A nasz kurna Kill Tiger, no troszeczkę lepszy ode mnie, ale i tak też się nie popisał tym strzałem chyba za bardzo. Troszeczkę o czymś innym pewnie myślał. Jest tutaj, jedzie do mnie te 110, kurna, na pełnej, na pełnym speedzie. No, 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 koleś. Dostał. Płonie, płonie, jaki fart, jaki fuks, kurde, ale nie wiem czy przeładuje, wiecie, to jest jednak arta, zależy którędy wyjedzie, mam nadzieję, że nie wyjedzie tędy, gdzie wyjedzie, dobre pytanie, chyba nie tędy, co, jest tam, okej, okay. No to wiemy gdzie jest T110, tak, wiemy gdzie jest T110 i teraz Coco Jumbo i do przodu, chodź tu, dawaj na ring, dawaj, jesteś, jest, wow, jestem pro, 2,5 damage'a, 4 strzały, ale wmiatam, nie no, teraz z tym T110 nie powiecie, że zagrałem się tam, się schowałem, tak, tutaj wyjedź tędy, dawaj, dawaj, a tutaj tak na plecy i bum, w tyłek, hit, no, końcówka mi się podobała bardzo. Ale nie zmienia to faktu, że GW Tiger jest wyżej ode mnie. Cholera jasna, zrobiłem więcej obrażeń od niego, ale tak jestem niżej. Ale to jest kwestia tego, że jestem na 8 tierze, on jest na 7. No i IS-8 tutaj zagrał bardzo ładną bitwę, widzę. 1000 TXP, nie wiem czemu za taki damage. No ale cholera wie, no dobrze zagra pewnie. Ja tutaj tam, wiadomo, tak parę faili było, ale wygraliśmy i to się liczy. Ja tymczasem dziękuję już wam bardzo serdecznie za uwagę. No i do usłyszenia, na razie, cześć!